prawdziwa, czysta woda życia. Mój mistrzu, zapraszasz mnie tam, gdzie miłość, łaska niezmącone, zanurzę się w morzu bez dna. Kiedy słyszę Twój głos, stawiam kolejny krok. Panie, proszę Cię, mów, przemieniaj mnie. Moje źródło nieskończone, jakby niebo było tutaj. Moja dusza nasycona wodą życia we mnie płynie.
W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wspomożenie nasze niechaj będzie w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Moi drodzy, witam Was dziś gorąco i serdecznie, pomimo może niesprzyjającej aury na zewnątrz, Słowem Bożym, którym chcemy się dzisiaj posilać i na którym chcemy się dziś budować. A słowo to zapisane jest w pierwszym liście Jana. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Dobry Bóg niech pobłogosławi naszą dzisiejszą służbę, a my rozpocznijmy pierwszą z wyznaczonych pieśni, pieśnią numer 671. Dzień po dniu, dla każdej nowej chwili, nowych sił udziela mi mój Bóg. Wiem, że Ojciec dziecię swe posili, żyję więc bez obaw i bez trwóg. Ten, którego miłość nie ma granic, wie najlepiej, co ma komu dać. Ból zmieszany jest z radości łzami, znój i trud, spoczynek błogi ma. Dzień po dniu mój Pan jest zawsze ze mną, gotów wciąż udzielać nowych łask. On rozjaśnia moją dolę ciemną, w burzy czas posyła słońca blask. Bóg obiecał nad swym dzieckiem czuwać, wiernie też zadanie spełnia swe. Obietnica jego strach usuwa, z każdym dniem posilę siły Twe. Pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę, obietnicą, Panie, ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. Spraw, by mógł pokornie z ręki Twojej przyjąć każdą z przeznaczonych dróg. Dzień po dniu przez radość trud i znoje, aż osiągnę wreszcie niebios próg. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. Boże mój, Tobie ufam. Rozwesel duszę sługi swego, bo do Ciebie, Panie, duszę mą podnoszę. Ty, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, i jesteś łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Chwała niech
niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen. Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się. Chryste eleison. Chryste, zmiłuj się. Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach. Na wysokościach Bogu cześć i dzięki łasce Jego. Już na mnie może słowy nieść, moc i potęga złe. Dobry nasz Boże, Ty dałeś nam ten dzień święty, abyśmy budowali naszą wiarę na Twoim Słowie, na spotkaniu z Tobą. Wierzymy, że jesteś dziś pośród nas obecnym, dlatego prosimy Cię, udziel nam obfitości darów Twojej łaski. Amen. Amen. Pan niech będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Zechciejmy w ten niedzielny poranek wsłuchać się w Słowo Boże Starego Testamentu w Księdze proroka Izajasza w 49 rozdziale, wersetach od 1 do 6, tak czytamy. Słuchajcie mnie, wyspy, ludy odległe, uważajcie. Pan powołał mnie już w łonie, wspomniał moje imię, gdy byłem we wnętrzu mej matki. Uczynił moje usta jakby ostrym mieczem, w cieniu swej ręki ukrył mnie. Uczynił ze mnie zaostrzoną strzałę, schował w swoim kołczanie. Powiedział mi: Ty jesteś moim sługą, Izraelu, przez Ciebie się rozsławię. Ja zaś myślałem, trudziłem się na próżno, daremnie, bez sensu zużyłem me siły. Z pewnością moja należność jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. A teraz tak mówi Pan, który w łonie ukształtował mnie na swego sługę, abym sprowadził z powrotem do niego Jakuba i zebrał mu Izraela. Okazałem się godny w oczach Pana. Mój Bóg jest moją siłą. On powiedział: to zbyt mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i sprowadzić ocalonych z Izraela. Dlatego ustanawiam cię światłością narodów, abyś był moim zbawieniem aż po krańce ziemi. Oto słowo Boga żywego. Panie, słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Alleluja, alleluja, alleluja. A słowa lekcji apostolskiej zapisane są w liście apostoła Pawła do Rzymian,
15 rozdziale, gdzie od wersetu 21 czytamy. Napisano, ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą go i ci, którzy o nim nie słyszeli, poznają go. Dlatego też napotykałem wiele przeszkód, aby przyjść do was. Teraz jednak, ponieważ w tych stronach nie mam już miejsca do pracy, a mam wielkie od lat pragnienie, żeby przyjść do was, uczynię to, gdy może będę szedł do Hiszpanii. Mam bowiem nadzieję, że kiedy będę przechodził, ujrzę was i zostanę przy was i tam wyprawiony będę, gdy się już trochę wami nacieszę. Ale teraz idę do Jeruzalem, aby usłużyć świętym. Macedonia bowiem i Achaja uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz ubogich świętych, którzy są w Jeruzalem. Uznały za stosowne, bo są ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni im służyć także w dobrach doczesnych. Gdy więc to wypełnię i przekażę im bezpiecznie owoc zbiórki, podążę przez wasze strony do Hiszpanii. Błogosławieni są ci, którzy słuchają i strzegą słów Pisma Świętego. Alleluja. 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 Nasza wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa. Tego Słowa wysłuchaliśmy. Wyznajmy teraz z całym Kościołem wiarę w Trójjedynego Boga. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Zapraszam naszych najmłodszych, aby podeszli teraz przed ołtarz.
Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, wersetach od 21 do 28 odnajdujemy tekst, który chcemy dziś mieć jako tekst stanowiący podstawę naszego niedzielnego zwiastowania. Posłuchajcie. Potem Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta, Kananejka, pochodząca z tamtych stron, przyszła i zaczęła wołać: Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Moją córką zawładnął demon. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Wówczas podeszli jego uczniowie i prosili: Każ jej odejść, bo nam tu wciąż lamentuje. On jednak odpowiedział: Zostałem posłany tylko do tych owiec, które zaginęły z domu Izraela. Ale ona podeszła, upadła mu do nóg i błagała: Panie, pomóż mi. Wtedy on oznajmił: Nie należy odbierać chleba dzieciom i rzucać szczeniętom. Ona zaś powiedziała: Tak, Panie, ale nawet szczenięta żywią się okruchami, które spadają ze stołu ich panów. Na to Jezus jej odpowiedział: O kobieto, wielka jest wiara twoja. Niech ci się stanie, jak zechcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Panie, poprzez twoje słowo chcemy zostać przemienieni. Poprzez twoje słowo chcemy zostać uzdrowieni, dlatego z wiarą dziś przychodzimy do ciebie i prosimy, abyś poprowadził nas, abyś otworzył nasze oczy, abyś otworzył nasze uszy i dał nam serce, które będzie wypełnione miłością. Amen. Myślę, że nikomu z nas nie jest obce uczucie zmęczenia. Czym więcej pracujemy, czym więcej spraw, z którymi musimy się zmierzyć, to pod koniec tygodnia czujemy rzeczywiście wyczerpanie, wypalenie. Czujemy, że musimy choć na chwilę usiąść, odpocząć, wyłączyć się z tego wszystkiego, w czym braliśmy do tej pory udział. Może zostać nawet na chwilę samym ze sobą, po to, aby zupełnie
nikt nam nie przeszkadzał i abyśmy mogli wyciszyć to wszystko, co jest w naszych umysłach i w naszych sercach, wszystkie emocje, te dobre i te złe, odsunąć się od tego i po prostu odpocząć. I nawet taki ktoś jak Jezus potrzebował chwili odpoczynku. Bo wyobrażacie sobie cały czas wokół ludzi. Cały czas wokół tłumu, który kłębił się gdzieś wokół Niego, który przychodził ze swoimi prośbami, który chciał słyszeć żywe słowo, które Jezus do nich wypowiadał. To gdy kończył swoje nauczanie, musiał odpocząć i oddalał się od swoich uczniów, oddalał się od tej rzeszy, która za Nim chodziła, po to, aby porozmawiać w modlitwie z Bogiem, ale też po to, aby się wyciszyć. Dzisiejszy nasz tekst mówi o historii, gdy Jezus gdzieś bokiem, nie głównym szlakiem, ale bocznymi drogami przemierza do kolejnego ze swoich celów, do których chciał się udać. Idzie w ciszy. Idą za Nim uczniowie, którzy również milczą, ale na tej drodze staje kobieta, która przychodzi z wielką prośbą. Z prośbą o uzdrowienie jej córki. I może na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że dzisiejsza historia jest wręcz okrutna. W dzisiejszej historii Jezus ukazuje nam zupełnie inne oblicze niż to, które znamy, czy to, do którego się przyzwyczailiśmy. To jednak musimy zrozumieć kontekst tej sytuacji i wydarzenia też, które miały miejsce wcześniej. Najpierw nakarmienie 5000, później ostre spory z faryzeuszami uczonymi w piśmie o różne kwestie dotyczące przestrzegania przykazań, uzdrawianie po drodze wielu ludzi, którzy byli chorzy. I Jezus idzie teraz bocznymi drogami, chcąc odpocząć i wyciszyć się, a znów staje ktoś na Jego drodze i mówi: Panie, pomóż mi. Czy Jezus nie usłyszał jej słów? Myślę, że usłyszał, ale może w tym samym czasie się modlił. Może w tym samym czasie chciał dokończyć pewne przemyślenia, które gdzieś w nim się nagromadziły, albo po prostu nawet w tej drodze odpoczywał. Panie, pomóż mi. Ta kobieta nie ustaje, nie odchodzi na bok. Jezus mówi: Jestem posłany tylko do tych, którzy pochodzą z Izraela, a Ty jesteś obcokrajowcem, Ty jesteś poganką, Ty nie jesteś z mojego ludu. Nie chcę mieć z Tobą w tej chwili nic do czynienia. Kobieta nie odpuszcza. Uczniowie mówią: każ jej odejść, bo lamentuje. My też jesteśmy już zmęczeni. Ale kobieta wciąż zanosi swoje wołanie do Jezusa. Panie, pomóż mi. Wtedy Jezus, podenerwowany tą sytuacją, podenerwowany tym, że ciągle ktoś mu przeszkadza, mówi: nie należy odbierać chleba dzieciom i rzucać szczeniętom. Ilu z nas, gdyby przyszło po prośbie do sąsiada, znajomych, może rodziny, gdyby usłyszało takie słowo, dalej by prosiło? Ilu z nas już w tym momencie by się zniechęciło i powiedziało: dziękuję, nie chcę mieć z Tobą nic więcej do czynienia. Nie potraktowałeś mojej prośby poważnie, wręcz nawet obraziłeś mnie. Nie chcę więcej o Tobie słyszeć. Kobieta nie odpuszcza, bo wie, że jedynym lekarzem i jedynym rozwiązaniem problemu zdrowotnego jej córki jest właśnie Jezus. Nawet te ostre słowa, które usłyszała, nawet słowa odrzucenia, nie przeszkadzają im w tym, żeby upaść do nóg Jezusa i powiedzieć jeszcze raz: Panie, pomóż mi. Panie, pomóż mi.
bo nawet szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu swoich panów. Ta kobieta była niesamowicie inteligentna, ale też niesamowicie zdeterminowana. Przełamała wszelkie bariery, które w tamtych czasach stały pomiędzy nią a mężczyzną, pomiędzy nią a Jezusem. Upadła do jego nóg i jako poganka prosiła Żyda, aby pomógł jej, bo tylko w nim widziała ostatnią deskę ratunku. I Jezus dostrzega jej wiarę. Jezus widzi, że ta wiara jest niesamowita. A determinacja połączona z tą wiarą sprawiają, że wydarza się cud. I córka tej kobiety zostaje uzdrowiona. Niby prosta historia, może trochę rzeczywiście burząca nasz taki idealny obraz Jezusa, ale nie traktujmy Jezusa jako wspaniałego, najlepszego i niezmordowanego, o niesporzonej ilości siły człowieka. Był Bogiem i człowiekiem, ale posiadał te wszystkie atrybuty, które i my posiadamy. I musiał walczyć z tym wszystkim, co i dzieje się w naszych ciałach. Również ze zmęczeniem. Zmęczeniem nachalnością ludzką. Zmęczeniem tych, którzy cały czas coś od Niego chcieli. Stąd może dzisiejsze wydarzenia, które opisane są w dosyć szorstki sposób. Ale co my z tych wydarzeń możemy dla siebie dziś zabrać? Co my z tych wydarzeń, które miały miejsce w okolicach Tyru i Sydonu, w naszych domach możemy wykorzystać? Powiedział wam kiedyś ktoś, że się do niczego nie nadajecie? Powiedział wam kiedyś ktoś, że wszystko źle robicie? Czy może szatan, nawet jeśli nie ludzie, mówi: nie dasz rady, nie jesteś w stanie tego osiągnąć, nie zbliżysz się do Jezusa, bo twój grzech jest za wielki, bo twoja wina przed Bogiem jest tak ogromna, że nie jest w stanie tego ci wybaczyć. Słyszeliście kiedyś takie głosy? Może sami o sobie myślicie, że jesteście dziś niezbyt wartościowi. Jesteśmy dziś jak te szczenięta, które przyszły i proszą o okruszek ze stołu Pana. Macie takie wrażenie? No bo kim jestem? Jestem kobietą, mężczyzną, żyję w tym, a nie innym miejscu, mam taką, a nie inną pracę, taką, a nie inną rodzinę. Czy ja mogę coś więcej osiągnąć? Czy ja mogę coś więcej od Boga otrzymać? Czy ja mogę się w ogóle jeszcze rozwijać? Czy ja mogę zostać uzdrowiony, uzdrowiona? Jeśli takie wątpliwości dziś są w waszych sercach, w moim również, to Bóg dziś daje nam właśnie ten tekst, żeby powiedzieć: jesteś ważna, jesteś ważny w moich oczach. Nawet jeśli może długo już prosisz o moją łaskę, nawet jeśli długo już prosisz o uzdrowienie, nawet jeśli długo już myślisz o sobie, że jesteś nic nie warty, to chcę cię dziś nakarmić. To chcę cię dziś przyjąć, ale chcę zobaczyć twoją wiarę i twoją determinację. Chcę zobaczyć to, że masz dziś siłę, aby stanąć przede mną, a nie zniechęciłeś się po pierwszej próbie. Nie machnąłeś ręką i powiedziałeś: rzeczywiście Jezus mnie nie słyszy. Rzeczywiście Jezus nie wysłuchał mojej prośby. Nie odpowiedział tak, jakbym chciał. Bo Jezus odpowiada na swój sposób i w swoim szczególnym, wybranym czasie dla nas. Nasze wołanie nie jest Mu obojętne. Ale daje też czas próby dla nas, abyśmy w tym wołaniu zahartowali się, wzmocnili, podnieśli, zrozumieli, kim jesteśmy, jak ważnymi w Jego oczach i jak bliskimi Jego miłości. Nawet gdy długo milczy, a my wciąż za Nim wołamy.
Mamy tyle wiary, co ta kobieta? Mamy tyle motywacji i determinacji, aby osiągnąć te cele, o które Boga prosimy, kończąc zawsze nasze wołanie, niech się Twoja, nie nasza wola stanie? Czy nasze dzieci mogą być przez Boga dziś uzdrowione i dotknięte łaską wiary? Czy nasz Kościół może dziś rosnąć, czy też skazany jest tylko na kurczenie się? Czy moja wiara może przenieść wreszcie góry, czy też poległem już, odpuściłem i powiedziałem, nie będę więcej walczył? Odpowiedzmy sobie na te pytania, bo z tymi pytaniami zapewne walczyła w sobie kobieta, która przyszła do Jezusa z prośbą. I od niej dziś mamy tego wszystkiego się nauczyć, aby nie zniechęcać się, aby wciąż szturmować bramy nieba, aby zawracać głowę Jezusowi naszymi problemami, naszymi troskami i dziękować Mu za nasze sukcesy i nasze osiągnięcia. Wiara Kananejki, tak jest zatytułowany ten fragment, który dziś rozważamy. Wiara, i teraz wstawcie tu swoje imię i zapytajcie, czy taką jest moja wiara. Czy taką wiarę dziś reprezentuję przed Bogiem? Z taką wiarą przyszedłem do tej świątyni, z taką wiarą siedzę teraz na nabożeństwie domowym, bo nie mogę być tu obecny czy obecna. Czy ta historia jest o mnie, czy ta historia jest o czymś, co jest mi zupełnie obce? Niektórzy z nas naprawdę mogą czuć się zdyskwalifikowani z powodu sytuacji życiowych, w których się znaleźli. Błędów z przeszłości, które popełniliśmy. Dlatego musimy dziś odnaleźć Jezusa, aby On nas dowartościował. Aby On okazał nam choć odrobinę swojego zainteresowania, obdarzył nas swoim czasem, po to, abyśmy zrozumieli, jaką ma wizję i jaki plan dla każdej i każdego z nas. A tego Jezusa możemy odnaleźć w rozmowie z bliźnimi, z którymi może długo nie rozmawialiśmy, którzy może już nas nawet zmęczyli swoją obecnością, ale z którymi musimy nawiązać nowe relacje i z którymi musimy zacząć budować wspólnie wiarę jako Kościoła, po to, abyśmy doświadczali cudów, abyśmy naszą wiarą potrafili dokonywać rzeczy, których do tej pory jeszcze nie dokonaliśmy. Nie zniechęcajmy się, nie poddawajmy się, wołajmy do Boga, nawet w beznadziejnych sytuacjach. Nie mówmy, że ten świat już powiedział, to się nie uda, bo mamy Boga, który ma siłę to wszystko odmienić. Mamy Boga, który potrafi do nas przemówić. Mamy Boga, który potrafi każdy z naszych problemów i każdą sytuację, w której się znaleźliśmy, nawet jeśli wydaje się ona w tej chwili beznadziejna, odmienić w coś niesamowitego. Jeśli wierzycie, jeśli wasza wiara jest tak mocna, to pomódlcie się ze mną teraz i zawołajmy do Jezusa. Panie, pomóż. Panie, pomóż, bo nie czuję się wartościowy, wartościowa. Panie, pomóż, bo jestem w beznadziejnej sytuacji. Panie, pomóż, bo nagrzeszyłem tak wiele, że boję się, że nie wybaczysz mi. Panie, pomóż, bo problemy, z którymi się zmagam, są ponad moje siły. Panie, pomóż, bo jestem po prostu zmęczony. Panie, Ty widzisz dziś każdą i każdego z nas. Ty wiesz, ile spraw moglibyśmy tu teraz wymienić po kolei, gdybyśmy chcieli je na głos przed wszystkimi wyznać.
I Panie, Ty wiesz, że jedynie w Tobie jest uciszenie naszej duszy. Jedynie w Tobie, jeśli mamy wiarę, jest uzdrowienie tych wszystkich spraw, relacji, problemów, z którymi teraz sobie po prostu jako ludzie nie radzimy. Dlatego prosimy Cię, Panie, karm nas Twoim Słowem, nie tylko okruchami, całym chlebem. Karm po to, abyśmy nabierali siły, mocy, przekonania o tym, że jesteś wokół nas obecnym. Jesteś tym, który podaje dłoń, który dźwiga, który przytula, który mówi: kocham Cię, jesteś dla mnie najważniejsza, najważniejszy. Nie pozwól, Panie, abyśmy w Twoim Kościele odczuli kiedykolwiek odrzucenie czy zniechęcenie, ale sprawa, byśmy mogli się tu wspólnie budować i wzmacniać. Niech Kościół się rozrasta, niech nas przybywa, a nie ubywa. Niech nasze dzieci poznają Ciebie jako wspaniałego, dobrego, pełnego miłości Boga. A my byśmy byli przykładem życia i dobrej relacji z Tobą, jako Twoi naśladowcy. Ci, którzy wypełniają Twoje przykazania i żyją według przykazań Twojego Słowa. Dlatego, Panie, wołamy, kołaczemy i prosimy o tych, którzy się źle mają, w szczególności o tych, którzy teraz chorują, którzy są w szpitalach. Prosimy Cię, Panie, o nadzieję, nadzieję niezwiędłą, nadzieję, która przychodzi od Ciebie, którą Ty nam dajesz. O wiarę, Panie, która przyniesie uzdrowienie. Uzdrowienie dzięki naszym wołaniu, dzięki Twojej łasce, gdy na nas spojrzysz. Ale za każdym razem, Panie, w każdej z naszych sytuacji wołamy: niech się Twoja, a nie nasza wola dzieje. Przybądź, Panie, do nas i pobłogosław ten dzisiejszy dzień odpoczynku. Spraw, abyśmy z nowymi siłami, zregenerowani, mogli powrócić do walki o wiarę i o stwarzanie lepszego świata wokół nas. Amen. Moi drodzy, zwykle mówię, że zapraszam Was na nasze kolejne nabożeństwo, tak jak co tydzień, nabożeństwo o zwykłej porze, a myślę, że jest to dla nas niezwykła pora, gdy możemy się tutaj gromadzić. Niezwykła pora, bo jest to czas łaski, który Bóg nam daje i cieszę się, że z tego czasu łaski tak wielu z nas korzysta. Na naszej stronie facebookowej parafii zamieściliśmy list naszego biskupa, biskupa naszej diecezji, list pasterski, w którym zwraca się do nas. Możecie go tam przeczytać, ja dziś nie będę tutaj cytował w całości, prosząc o odpowiedzialne zachowanie, między innymi prosząc o odpowiedzialne zachowanie na naszych nabożeństwach ze względu na zwiększoną ilość osób, które zostały zarażone wirusem, koronawirusem. Dlatego bardzo proszę, abyśmy stosowali się do tych wszystkich zasad, które obowiązują w naszym państwie, ale też i obowiązują w naszym Kościele, czyli przede wszystkim do dezynfekcji naszych dłoni, gdy wchodzimy do jakiejkolwiek instytucji, również do Kościoła, do zakładania maseczek, do tego, abyśmy utrzymywali wobec siebie dystans społeczny. I o to proszę również dziś, gdy będziemy przystępowali do sakramentu Komunii Świętej, bardzo proszę, abyśmy przyjmowali ten sakrament, wyciągając dłoń, a nie próbując chwytać w palce opłatek. Bardzo proszę, abyśmy tę zasadę również dzisiaj w czasie komunii zastosowali. Moi drodzy, zapraszam Was na to nasze kolejne nabożeństwo w przyszłym tygodniu. Lekcje religii w nadchodzącym tygodniu odbywać się będą według planu. Po nabożeństwie zbierana jest przez radnych parafialnych składka kościelna za ostatni kwartał bieżącego roku. W kancelarii parafialnej możemy również złożyć ofiary na cele naszej parafii, jak i na ewangelickie domy opieki. Wczoraj spojrzałem na tę listę, dopiero kilkanaście osób wpłaciło swoje dary. Ja wiem, że zaczęliśmy zbierać troszeczkę wcześniej i dziś normalnie mielibyśmy i przeżywalibyśmy dziękczynne święto żniw ze względu na nagranie do radia. Nagranie, które dzisiaj było wyemitowane o godzinie 8 rano w drugim programie radia
musieliśmy przyspieszyć jak gdyby to święto w naszej parafii. Dlatego proszę, abyście również tam składali ofiary. Do wszystkich, którzy są na transmisji, proszę, aby złożyć ofiary poprzez stronę golasowice.luteranie.pl. Tam możecie złożyć swoje ofiary, gdy nie jesteście tu z nami w kościele. Moi drodzy, radosna informacja i z tej informacji bardzo się cieszymy. Chciałbym ogłosić zapowiedzi. Damian Rduch, kawaler wyznania rzymskokatolickiego, zamieszkały przy ulicy Gospodarskiej 7 w Jastrzębiu-Zdroju, pragnie poślubić Angelikę Chudziec, pannę wyznania ewangelickiego, naszą parafiankę, zamieszkałą przy ulicy Daszyńskiego 12 w Pielgrzymowicach. Ślub młodej pary odbędzie się w najbliższą sobotę tu w naszej świątyni o godzinie 12. My chcemy prosić Pana Kościoła, aby błogosławił zamiarom i tej młodej pary, bo jeśli Pan domu nie zbuduje, to próżno trudzą się ci, którzy go budują. Ale wśród chwil radości i szczęścia mamy też chwilę, gdy smucimy się i chcemy wspominać tych, których Pan Bóg spośród nas już odwołał. Uczyńmy to teraz. Wspominamy dziś, w 6 tygodni po śmierci świętej pamięci brata naszego Artura Polok. Również w 6 tygodni po śmierci wspominamy dziś świętej pamięci Zuzannę Kiełkowską. 25. rocznicę śmierci chcemy dziś wspominać świętej pamięci brata naszego Jerzego Cieśla, a w 5. rocznicę śmierci świętej pamięci siostrę naszą Irenę Cieśla. Tych zmarłych wspominają dziś najbliższe rodziny, ale też i my jako Kościół, jako zbór. Dlatego chcemy połączyć się w modlitwie i wspólnie wołać o dar Ducha Świętego, Pocieszyciela. Łaskawy Panie nasz i Boże, psalmista powiada, oto na szerokość naszej dłoni wymierzyłeś liczbę dni życia naszego tu na tej ziemi. Gdy spoglądamy na nasze dłonie, gdy patrzymy, jaką powierzchnię w stosunku do całego ciała zajmują, to wiemy, że nasz czas, czas łaski na tej ziemi jest bardzo ograniczony. Nie zawsze zdajemy sobie, Panie, z tego sprawę. Nie zawsze chcemy myśleć tylko i wyłącznie o tym, co Ty nam dajesz i czego Ty od nas chcesz, i często chcemy swoim życiem sterować o własnych siłach i o własnej mądrości. Dlatego prosimy Cię, Panie, abyśmy każdego dnia pamiętali, każdego dnia słyszeli Twój głos, który nawołuje nas do nawrócenia, do powrotu na drogę podążania z Tobą, i abyśmy tego głosu nigdy nie zlekceważyli. Przychodzimy dziś, Panie, z tymi rodzinami, które przeżywają ból w swoim sercu, gdy wspominają najbliższych, ukochanych, tych, których odwołałeś do swojej niebieskiej ojczyzny zaledwie przed 6 tygodniami, jak i tych, których z nami już nie ma od wielu, wielu lat. Przychodzimy z sercami tych, którzy pożegnali swojego syna, brata, narzeczonego, młodego człowieka, którego przedwcześnie według naszej, Panie, opinii odwołałeś z tej ziemi. Szukamy dla nich pocieszenia i prosimy, abyś w sposób szczególny dotykał ich serca. Przychodzimy, Panie, z tymi, którzy wspominają swoją matkę, babcię, drogą i bliską osobę, swojego dziadka, tatę, i chcą również dziękować za dar ich życia, za czas, który mogli razem ze sobą spędzić, za wszelkie dary, którymi obdarzyłeś ich, a przede wszystkim za wiarę, której od nich się uczyli. Wszystkich, Panie, łączy dziś smutek po utracie najbliższych. Wszystkich dziś, Panie, wokół Ciebie gromadzi pragnienie pocieszenia, posilenia, wzmocnienia, odbudowania po tym wszystkim, co się wydarzyło. Dlatego, Panie, polecamy ich, na nich nakładamy nasze ręce i błogosławimy, aby tego doświadczenia, tego pocieszenia, tego wzmocnienia od Ciebie otrzymali.
Prosimy i wołamy o dary Ducha Twego Świętego Pocieszyciela, bo jedynie Ty, Panie, potrafisz w tej sytuacji najlepiej zaradzić. Pocieszaj nas, Panie, Twoim Słowem. Spraw, abyśmy według tego Słowa żyli, w tym Słowie tkwili i to Słowo, aby stanowiło dla nas moc i pocieszenie. Naucz nas, Panie, obliczać liczbę dni życia naszego na tej ziemi, byśmy posiedli mądre serce i przywiedli je na czas ku upamiętaniu. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Thank you.
Chcemy dziś zostawić za nami to, co już zostało dokonane w naszym życiu. Chcemy zamknąć rozdział naszego grzechu. Chcemy pokutować za ten grzech. Chcemy Boga przeprosić i chcemy doświadczyć uzdrowienia. Pan Bóg dziś dla nas przygotował obficie zastawiony stół. On chce się z nami pojednać, On chce nas posilić w mocy sakramentu. Zanim tu przystąpimy, wyznajmy to, co obciąża nasze serce i nasze sumienie, to, co jest barierą między nami a Bogiem, między nami a innymi ludźmi. Pokutujmy, przepraszajmy, przyrzeknijmy poprawę. Spowiadajcie się razem ze mną. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja biedny, nędzny i grzeszny człowiek wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej, gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen. Czujecie ulgę? Mogliście Bogu wyznać wszystko to, co do tej pory było znane tylko Wam. Mogliście Boga za to przeprosić. I uwierzcie, Bóg usłyszał nasze wołanie. Dlatego przed Jego obliczem pytam się dziś każdą i każdego z Was. Czy żałujesz za swoje grzechy? Jeśli tak, odpowiedz: żałuję. Żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, odpowiedz: wierzę. Wierzę. Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić swoje życie? Jeśli jest to Twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę. Pragnę. Jak żałujesz, jak wierzysz i jak pragniesz, tak niechaj Ci się stanie. Tak rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów: którymkolwiek odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Przeto jako powołany i ustanowiony sługa Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję wam wszystkim pokutującym łaskę Boga. A z rozkazu Chrystusa odpuszczam grzechy wasze, a czynię to w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosław, duszo moja Panu, a wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław, duszo moja Panu, a nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. Pokój Pański niechaj spocznie na nas. Amen. Pan niech będzie z wami. I z Duchem Twoim. Wznieście swe serca. Znosimy je do Pana. Dziękujmy Panu Bogu naszemu. Słuszną to i sprawiedliwą jest rzeczą. Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, abyśmy Tobie, święty Panie Wszechmogący, Ojcze wiekuisty Boże, zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, dla którego jesteś nam łaskawy, odpuszczasz grzechy i udzielasz zbawienia wiecznego.
Dlatego i my wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały. Święty, święty, święty jest nasz Pan, Panie. Ojcze, spraw, aby przyjmując te dary, które tu dla nas są przygotowane, abyśmy stali się uczestnikami ciała i krwi Twojego Syna, wspominali Jego mękę i śmierć krzyżową. Jak jesteśmy uczestnikami Jego śmierci, tak spraw, abyśmy mogli też stać się uczestnikami Jego zmartwychwstania i powtórnego przyjścia w chwale. Na to przyjście czekamy z utęsknieniem jako Kościół i wołamy: przyjdź szybko, Panie. Przyjdź, Panie Jezu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała. Nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. Oto już wszystko zostało dla nas przygotowane. Chodźcie, zobaczcie, skosztujcie, jak dobry i wierny jest nasz Pan. Błogosławieni są ci, którzy zostali zaproszeni na ucztę Baranka. Chodźcie. O Baranku Boży, który kładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. O Baranku Boży, który kładzisz... Pokój Pański niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen. Thank you.
tak posileni i tak pokrzepieni prawdziwymi i zbawiennymi darami, ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, idźcie z Bogiem w pokoju, szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Amen. Pański niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen. Wielbić Cię modlitwą, czynem swym. Chcę wyśpiewać światu wielką dobroć Twą, by słońce oświeciło duszy mrok. W Twoich rękach, Panie, przeżyć radość chcę, Twoja hojność obdaruje mnie. Nowe życie w Tobie, nowej drogi cel, wszystko otrzymałem z łaski Twej. Chcę być bliżej Ciebie, Zbawicie. Tak posileni i pokrzepieni prawdziwymi i zbawiennymi darami, ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, idźcie z Bogiem i w pokoju. Pan będzie z wami teraz i na wieki wieków. Amen. Pański niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen. Posileni, tak pokrzepieni prawdziwymi i zbawiennymi darami, ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, idźcie z Bogiem i w pokoju, szukajcie Królestwa Bożego, wszystko inne będzie wam dodane. Amen. Módlmy się.
Dziękujemy Ci, Wszechmogący i Miłosierny Boże, że nakarmiłeś nas swoim chlebem i swoim winem, ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, spraw, aby ten sakrament posłużył nam do wzmocnienia wiary naszej do Ciebie, ale też i do serdecznej, wzajemnej miłości tu między nami wszystkimi. Uczyń to przez Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i da Wam swój święty pokój. Amen. 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 Dziękczynieniem w sercu swym przyjdę przed Jego tron z pieśnią chwał. Powiem, że to jest dzień, który dał mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan, radość dał mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan, radość dał mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Wejdę do Jego bramy z dziękczynieniem w sercu swym. Przyjdę przed Jego tron z pieśnią chwał. Powiem, że to jest dzień, który dał mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan, radość dał mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan, radość dał mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan.